Cześć, witajcie, z tej strony Natek i w tym filmie wam pokażę jakiegoś takiego Volkswagena. Myślę, że to auto jest takie trochę terenowe. Tak jest wysokie, ma takie koła grubsze, no. Właśnie tak się zniszczyło. Jak na modyfikację, to się bardzo ładnie zniszczyło. Zobaczmy, czy się tym da tutaj driftować. To ESC trzeba wyłączyć. Tak, teraz w lewo. Nie no, no da się tym driftować, ale nie jest to jakieś wspaniałe. No, bardzo fajnie się tym driftuje. No już jadę 100 km na godzinę. To drzewo, ojej. Myślałem, że w to drzewo wjadę. Myślę, że tak szybko raczej nie byłoby wolno jeździć w środku miasta. No ale tutaj już chyba jadę troszeczkę za szybko. No tak się to auto zniszczyło. Tu zauważyłem, że jest ekranik i ten ekranik pękł. No to wygląda naprawdę świetnie, bardzo ładnie. Ciekawe, czy ten ekranik też da się zniszczyć. Chcę otwierać na drzwi. Ale się już te drzwi nie chcą zamknąć. Zobaczmy z pierwszej osoby. Jeszcze muszę sprawdzić, czy ten ekranik tutaj po lewo da się zniszczyć. Tutaj wjadę w to drzewko. No chyba nie da się go zniszczyć. Ten ekranik po prawo się zniszczył, ale nie te zegary. Więc to jest trochę dziwne. Tutaj wziąłem jakąś inną wersję. I tak wygląda. I tutaj mam zdjęcie tego auta. Myślę, że to wcale się tak bardzo nie różni. To jest bardzo podobne. Więc to bardzo fajnie, że twórca wszystko zachował, wszystkie detale. Więc myślę, że pojadę teraz na ten tor terenowy i zobaczę, jak to auto sobie tam poradzi. I to nie ma żadnej wersji wyścigowej, więc myślę, nie muszę tego testować na tym torze wyścigowym. Tutaj jedziemy, a nie, w tą stronę jadę. Rano to jedziemy, zobaczymy, jak to auto sobie tutaj poradzi. I to auto od środka jest takie pomarańczowe. To bardzo myślę ładnie wygląda. I mam włączone to ESC, przez które raczej nie będę mógł driftować. Zobaczymy, czy teraz się uda. Więc tutaj skaczemy, tam w coś wjechałem, więc to moje auto samo skręca. No, koło jest tutaj przebite przednie. No i tym za bardzo nie mogę wpaść w poślizg. Tutaj. Ojeju, spróbuję chyba jeszcze raz. O, teraz bardzo ładnie skoczyłem. A teraz tutaj znowu skoczę. Tak. Ojeju, ale wyleciałem. Teraz tutaj ta duża skocznia, skaczemy. Jak wylądowałem, to trochę się odbiłem, ale to raczej nie szkodzi. I się zepsuła oś. Myślałem, że temu pójdzie lepiej. Muszę wziąć jakąś inną wersję, tą na przykład. I skoczemy. Chyba to doleciałem, też się odbiłem, ale przynajmniej nie do boku, tylko do przodu. Więc to dobrze. Dobra, wylądowałem. To dwa okrążenia były? O, teraz też się odbiłem, ojeju. No to auto się odbija. Oś się zepsuła. Co ja wjechałem? W nic nie wjechałem i się oś zepsuła. No, tak nie powinno być. Z tym autem chyba coś nie tak. No to jestem na tej mapie z tą skocznią. Wziąłem tą wersję, która wyglądała najbardziej terenowo. Z tych wszystkich, które tam były. Zaraz zobaczymy, jak daleko dolecę. Przedę 230 km na godzinę. 240. I lecę. 300 metrów przeleciałem. 320, zwolnione tempo mi się nie włączyło. 320 metrów mniej więcej. Ja chyba to nic nie pojedzie, zaraz zobaczymy. Jakby silnik chodzi, ale auto już nie jedzie, jeszcze raz mogę spróbować. Tym razem to ESC wyłączę. 240 km na godzinę też jadę. Lecimy 320 metrów, wylądowałem tak samo jak wcześniej. No i już się oś przednia zepsuła. Wylądowałem na dachu. No i już to auto nigdzie nie pojedzie. No to jestem na tej mapie z tą górką. Zaraz zobaczymy, jak daleko tutaj dojdę. Myślę, że może się temu aucie to udać, ale to zobaczymy. Ojeju. Ciężko jedzie. Dobrze, że jest to ESC. Tutaj skaczemy, lądujemy tak troszeczkę na boku. Dobra, jak na razie osie jeszcze nieco zepsute. Dobra, jeszcze jadę, więc to dobrze. Tutaj znowu skaczemy. Już trochę odbiłem. Prawie się przewróciłem. Jadę dalej i osie nadal nie są zepsute. To jeszcze może jechać, więc udało się temu aucie. Jednym z powodów, dla którego się udało, to musi być to ESC. Bez tego ESC temu aucie by się to nie udało. No to zobaczmy, jak to sobie poradzi tutaj na tym teście zawieszenia. Tu, ojej, tutaj skoczyłem strasznie wysoko. Dobra, teraz szybko chyba jadę 310 km na godzinę, no. Zderzak przedni się zepsuł. No, te przednie koła się już chyba nie trzymają. Ojeju, chyba niechcący kliknąłem jakiś zły przycisk. To zwolnię na tempo. Teraz zobaczymy, co się stanie. 270 km na godzinę jechałem, więc wolniej. Ojeju. No, te przednie koła już chyba nie będą nigdy skręcać. No,
Ja teraz cały czas próbowałem w lewo skręcać, a koła się nie ruszały. Jeżeli ten film wam się spodobał, to się wam na pewno spodoba ten film o tym świetnym terenowym aucie, który teraz wam się pokazuje na ekranie. Subskrybujcie, łapkujcie. Cześć!